korzystając z okazji, że byłem w Tarnowie, odwiedziłem siłownię Extreme Fitness, która była pierwszą siłownią tej sieci. No i co, no, oczywiście korzystam z najlepszych maszyn, jakie są, więc Hammer jednonóż w oparciu jest idealną maszyną tutaj akurat z wykorzystaniem bloczkowym, choć równie dobrze trenowałem też na takich, można powiedzieć, wolnych ciężarach i było bardzo podobnie, to bardzo zbliżone ćwiczenie. Tutaj wykonałem 4 serie, no, z takim umiarkowanym ciężarem w łańcuchu 12 powtórzeń, żeby sobie dopompować tę dwugłowę. Właściwie nie korzystam z jakichś większych przerw, jak mam takie zmiany, że schodzę z nogi na nogę, nie odpoczywam zbyt długo, wolę wykonać w miarę szybko. Kolejno wszedłem na maszynę tutaj, takim zginacze pod udzi w stronę pośladków. Też dobrze pracująca maszyna. No, nie są to najnowszego typu maszyny, ale jak już kiedyś dawno wyczułem, że nie musi to być jakaś super maszyna najlepszych profili, właściwie najmodniejsza, jak to można było ująć, że wszystko po prostu jest jakieś super nowe, a niejednokrotnie te maszyny, które są jakieś starsze i też starszego typu, są dużo lepsze pod względem technicznym, bo po prostu wchodzą idealnie tam, gdzie ma to nam po prostu, gdzie mamy mieć te odczucia. Tak było właśnie z tą maszyną na czworogłowy, gdzie zrobiłem 4 serie na stałym ciężarze po 20 powtórzeń i przeszedłem kolejno na wypychanie nóg w leżeniu. Jest to bardzo rzadko spotykana maszyna. Akurat ta jest jeszcze tak wyprofilowana, że mamy tutaj uniesiony dół i lekko wyprofilowane miejsce na prosty grzbietu, czego tutaj tak delikatnie nie widać, ale coś, co powoduje, że ten dół się nie odrywa. Wszedłem tam na 6 serii z takim w miarę dość dużym ciężarem. W każdej serii jeszcze dodawałem, więc progresywnie zwiększyłem ciężar. No i korzystając z tego, że jest ta maszyna, zrobiłem sobie też tutaj łydki, bo w moich dawnych czasach, jakieś 20 lat temu, w paru siłowniach, między innymi Jacek Kołobrzeg, gdzie taka maszyna dalej jest u Jacka Jabłońskiego i u Wiesława Wnęka w Krakowie, te maszyny można było spotkać. Wprawdzie nie aż tak bardzo technologicznie rozbudowane, no ale tego typu, także świetne maszyny, super siłownia, bardzo dobrze mi się trenowało.